Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj taka rozmowa, powiedzmy, która ma być refleksją nad stanem tutaj Polaków, naszego społeczeństwa, chociaż może lepiej nie używać tego słowa, bo doktor Jan przybył, mi zaraz zaprotestuje, że w Polsce społeczeństwa nie ma. No ale w każdym razie naszych rodaków, których świadomość i stopień zaangażowania i w ogóle postawa w życiu społecznym, jak Państwo dobrze wiecie, pozostawia wiele do życzenia. A dlaczego? No to już się nad tym dzisiaj zastanowimy z Marcinem Janowskim z kanału Na Argumenty. Witaj, Marcinie. Dzień dobry, witaj Kamilu, dzień dobry Państwu. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także wspierania naszego kanału. No to tak zacząłem jakby z grubej rury i można właściwie przejść od razu z marszu do clou problemu, bo mamy społeczeństwo... No dobra, już będę tak mówił i pewnie w komentarzach się doktor Jan Przybył odezwie i będzie mnie napominał, ale to jest pojęcie, powiedzmy, wygodne. Mamy społeczeństwo bierne. Ja bym użył pojęcia populacja, może ono jest bardziej neutralne i opisowe. No dobrze, niech będzie populacja, chociaż nie wiem, czy wszyscy widzowie zrozumieją, ale dobra, niech będzie i tak. No w każdym razie jest populacja bierna, totalnie tak, no jak widzimy po wynikach wyborczych, kupowana przez władzę, jest to też, no jak widzimy przy tym covidianizmie, niestety jest potencjał na donoszenie, na różne takie zachowania totalnie aspołeczne. Generalnie można powiedzieć, że rewolucja poczyniła w tkance społecznej duże postępy i to są tak naprawdę te postępy, które się dzieją w Europie. W zasadzie od czasów rewolucji francuskiej, jak się patrzy na różne publikacje temu poświęcone, to właśnie pierwsze takie objawy, no zresztą rządu, no co tu dużo mówić, rządu motłochu, to jest właśnie rewolucja francuska i wiele rzeczy się od tamtych czasów nie zmieniło. I jakie są mechanizmy, że tak tutaj mówimy, tak, takie konserwatywne, tutaj Polska taka konserwatywna, że tu, prawda, światło dla Europy, które przyjdzie ze wschodu, a tego światła nie ma, jest degeneracja. No niestety w dużej mierze muszę się zgodzić z analizą, którą tutaj przed chwilą przedstawiłeś. Sprawa nie wygląda, Polacy bardzo lubią się chełpić, prawda, tą swoją legendą o tym, jaką to są ostoją, prawda, tej kultury, cywilizacji europejskiej. Niestety nie wygląda to tak dobrze, jak wielu środowiskom, wielu ludziom się wydaje. Niestety dzieje się tak, że Polacy cały czas są zakompleksieni względem Zachodu i niestety bardzo często kopiują te wzorce dekadenckie, które płyną od nas z tego umierającego Zachodu, z którym my się po prostu integrujemy. To znaczy, no to jest taka próba integrowania się ze zgnijącym trupem. Ja bym powiedział, no i tak to wygląda. No i tutaj porównania siebie do kogoś, kto umarł i podlega rozkładowi, no to wygląda korzystnie, jeżeli tak się porównamy. No oni już nie mają w sobie tej żywotności, którą jeszcze my mamy, natomiast my tą żywotność tracimy. Wystarczy spojrzeć na dane demograficzne, które są takie, że Polska jest jednym z najszybciej wymierających krajów w Europie. No i to jest połączone też z taką tą rządową pedagogiką, znaczy propagandą sukcesu. No, dochodzi do sytuacji, no, przezabawnych. Ja rozmawiam ze znajomymi, No, cały czas są po prostu zszokowani tym, jaką ludzie mają podatność na przekaz telewizyjny. I w zależności, czy ktoś ogląda telewizję rządową, czy telewizję opozycyjną, no to on tak sobie pierze mózg i tą propagandą. I na przykład no, można spotkać ludzi, którzy oglądając telewizję rządową są przekonani, że Polska jest dynamicznie rozwijającym się krajem, że tu cała Europa
zazdrości rozwoju i jesteśmy na świetlanej drodze ku wielkiej przyszłości. No, jeżeli spojrzymy na dane demograficzne, tak jak powiedziałem, ale również dane ekonomiczne, to nie wygląda to najlepiej. Ja pamiętam, że jeszcze pan Mateusz Morawiecki, jeszcze kiedy nie był premierem, on podał, że Polska jest najbardziej zadłużonych państw świata, więc no, albo jedno, albo drugie się mówi ludziom, bo nie ma czegoś takiego jak rozwój na kredyt, te pieniądze kiedyś trzeba będzie oddać. No, jeżeli człowiek kupi sobie dom, wybuduje basen, zrobi sobie tam wielki, piękny ogród i kupi jeszcze limuzynę, to z zewnątrz będzie to wyglądało jak no, sytuacja wielkiego sukcesu i rozwoju ekonomicznego. Natomiast jeżeli spojrzymy na sytuację, na wyciągi z konta tego człowieka, na jego bilans, no to widzimy, że to za chwilę może się wyłożyć, krótko mówiąc, prawda? Więc no jesteśmy tutaj mamieni właśnie przez różnego rodzaju ośrodki propagandowe. Również jesteśmy mamieni przez ośrodki ideologiczne, które, prawda, postawiły sobie, bo tu mówiliśmy o tym, że Europa upada moralnie. No to jest efekt długiej pracy, długiego marszu przez instytucje, bo tak też się mówi o marszu przez instytucje, tak, lewica tutaj była czerwona, później się zrobiła różowa, tęczowa, różne barwy przybrała i ona dokonała marszu przez instytucje. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, na czym ten marsz przez instytucje polegał, no to nie była to sytuacja jakaś samoczynna. Za tym stały ogromne pieniądze. O tym pisze taki publicysta amerykański, katolicki, Michael Jones. Taka książka Sodoma. Przepraszam, nie Sodoma. Książka nazywa się Rebelia. Polecam książkę Rebelia pana Jonesa. I on tam opisuje po prostu, że wielki kapitał, no wielki kapitał również finansował na przykład, przypominam, Trockiego, Lenina, prawda, jest taki wielki antychrześcijański kapitał w Stanach Zjednoczonych, który dotuje tego typu ruchy rewolucyjne, wywrotowe. Nie będę wnikał, dlaczego to robi, bo to nie jest akurat tym problemem. Znaczy wiemy, że to robi. Wiemy, że na przykład takie instytucje jak Szkoła Frankfurcka, czyli ten Instytut Badań Społecznych przy Uniwersytecie we Frankfurcie, został ufundowany przez niejakiego Weigla, który był żydowskiego pochodzenia, z bogatym przedsiębiorcą. I inne również instytucje, które po prostu w sposób jaskrawy walczą z naszą kulturą, z naszą tradycją, z tym, co Europa stworzyła pięknego, czyli z naszą kulturą, z naszą sztuką. Widzimy cały czas, mamy próby obrzydzania tej kultury, naturzania. Prawda? No za tym stoją ogromne pieniądze i ludzie, którzy mają nazwiska, te nazwiska są powszechnie znane. Prawda? Czyli po prostu na niszczenie naszej cywilizacji, naszej kultury, naszej tradycji idą ogromne pieniądze. Jest toczona wojna z nami. Jest to wojna bardzo chytrze prowadzona, ponieważ jest to wojna informacyjna. Jest to walka informacyjna. Celem tej walki jest po prostu przeprogramowanie ludzkich umysłów. Prawda, to jest to, co zauważyli ci Frankfurczycy właśnie z tej tak zwanej szkoły frankfurckiej. Oni zastanawiali się po I wojnie światowej, dlaczego lud na Zachodzie nie poparł rewolucji, bo rewolucja, jak zakładali właśnie marksiści, leniniści, miała zwyciężyć w krajach uprzemysłowionych. Ona tam przegrała. Natomiast wygrała w Rosji, która nie była zbyt uprzemysłowionym krajem. Oni się zastanawiali, z czego to wynikało, że ci robotnicy, chłopi na Zachodzie nie byli skorzy poprzeć rewolucji, haseł rewolucyjnych, grabit na grablię, no i czyli, prawda,
okradania tego kułaka, tego fabrykanta, prawda, mordowania księdza i tak dalej. I doszli do wniosku, że po prostu ci chłopi, robotnicy, ten proletariat zachodu był w miarę dobrze traktowany i ten proletariat chciał, dążył oczywiście do pewnego awansu społecznego, ale chciał to robić zgodnie z pewnymi zasadami chrześcijańskimi, czyli poprzez edukację, poprzez pracę, poprzez własny rozwój. No i tym właśnie z marksistą, neomarksistą to się nie podobało, więc tam padł taki pomysł, że jeżeli ci robotnicy, chłopi mieli ten kręgosłup, to trzeba im ten kręgosłup najlepiej amputować. No, połamać, najlepiej amputować, żeby oni już nie mieli takich oporów, żeby oni, prawda, no, byli bardziej ulegli, podlegali tym różnym emocjom tłumu, tym namiętnościom i jednak przyłączali się do... No i po prostu jest robiona, zakrojona na szeroką skalę akcja właśnie, no bardzo perfidna, bo ona polega na obrzydzaniu ludziom po prostu, no kościoła przede wszystkim, religii chrześcijańskiej, obrzydzania kultury, tradycji, czyli jest to uderzenie w ten cały fundament, który stworzył tą współczesną Europę i próba właśnie, ludzie czuli odrazę do tego, co zbudowali ich przodkowie i to odrzucili. Na zasadzie głoszonej zresztą przez słowa międzynarodówki przeszłości ślad dłoń nasza zmiata. No to jest cały czas kontynuacja, z tym, że jest to robione bardzo chytrze, ponieważ no, ci rewolucjoniści ze wschodu zniewalali nas za pomocą pałki, gazu, więzienia, natomiast ci robią to bardzo sprytnie, bo zniewalają ludzi za pomocą przyjemności. Odwołują się do najniższych popędów, do najniższych instynktów, no i oferują ludziom na przykład życie za darmo. No, im się takie hasło bardzo popularne, należy wam się. No, bardzo wielu ludzi idzie właśnie za taką obietnicą, należy wam się, jesteś wart tego, tamtego. Starzy to się nie znają, teraz są nowe czasy, inne czasy, prawda, tam jakaś tam tradycja, jakaś religia, to gdzieś tam twoi dziadkowie to mieli, a teraz, prawda, mamy nowe czasy. Zresztą, jak ja słucham czasami wypowiedzi tych różnych młodych ludzi, którzy dają się po prostu zwodzić na te różne manifestacje, prawda, antykulturowe, no to retoryka tych ludzi to jest czysty stalinizm. Więc to jest dla mnie szokujące, że 30 lat po prostu po zaoraniu PRL-u te hasła powracają. I są to hasła, tak jak powiedziałem, no, rodem ze stalinizmu wręcz. No to jest jakby moim zdaniem też taki problem, że w zasadzie nie zauważyliśmy tego momentu, kiedy przerobiono i aparat pojęciowy, i to się tak naprawdę zaczyna od szkolnictwa, przerobiono nam pojęcia, jakby przerobiono hierarchię wartości. To też jest związane z tym, że od trudno powiedzieć jak długiego czasu, to na przykład zakłada się w wielu rodzinach, że to szkoła wychowuje. A to szkoła przekazuje wiedzę, wychowuje przede wszystkim rodzina. Szkoła, jak można, używając tej takiej nowoczesnej mowy, powiedzieć, że tylko supportuje. A tu popełniono pewien błąd, też przewartościowano pewne rzeczy, no też za pomocą środków masowego rażenia przekazem. Jest ten, prawda, pościg za pieniądzem, pościg za karierą i niezauważenie nagle mamy pokolenie młodych lewaków.
I nikt się nie spodziewał, prawda, tak jak w tym znanym skeczu Monty Pythona, nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Tutaj też się nikt się nie spodziewał pokolenia młodych lewaków. To znaczy, na czym może zastanówmy się może, na czym polega właśnie chwytliwość tych haseł, w cudzysłów, to można wziąć lewacki, chociaż za chwilę się różni ludzie tutaj oburzą, żeby nie używać tego pojęcia. Myślę, że możemy tego roboczo używać. To znaczy, jest to zakwestionowanie wszelkich granic. Granic etycznych, moralnych, pewnych granic, które stawiała im cywilizacja. Mamy do czynienia z antycywilizacją, która człowiekowi wszystko ci wolno. Albo która odwołuje się do demokracji, że prawdą jest to, co większość przegłosuje na przykład w wyborach. I później mamy takie rezultaty, że na przykład człowiekowi młodemu tłumaczy się coś, podstawowe sprawy. 2 + 2 = 4. A on powie, to jest tylko twoja opinia. Czyli mamy ludzi, którzy zostali po prostu zdemoralizowani, zostali zmanipulowani właśnie tym permisywizmem moralnym i relatywizmem moralnym. Ludzi, którym wmówiono, że mogą robić wszystko, że właściwie nie ma norm. Nie ma norm, każdy sobie tworzy normy. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jest to takie multikulti do kwadratu, do sześcianu, gdzie każdy człowiek może sobie tworzyć swoją siatkę pojęć. I ci ludzie się nie rozumieją wtedy. Wtedy nie tworzy się społeczeństwo, czyli wspólnota oparta o realizację dobra wspólnego. Mamy do czynienia z takimi, jak to pan Karoń powiedział, wzajemnie zagryzającymi się jednostkami. Z takimi cząsteczkami elementarnymi, które się odbijają, które ulegają różnym emocjom. No i taka zbieranina jest bardzo łatwa do zarządzania przez różnych demiurgów, demagogów, którzy po prostu są specjalistami w zarządzaniu masami ludzkimi. No i oni im podpowiadają w bardzo chytry zresztą sposób, co robić. No oni znają pewne techniki zarządzania ludźmi, ponieważ właśnie ta lewica przerobiła pewne lekcje. Oni przegrali rewolucję i 100 lat temu odrobili pewne lekcje, których nie chcą odrobić środowiska tradycyjne, konserwatywne. One uważają, że nie muszą tego wiedzieć, że po co im ta wiedza. No niestety tak to wygląda, że ja też rozmawiałem niedawno właśnie z nauczycielami. No oni po prostu włosy z głowy sobie wyrywają. Właśnie widząc poziom obecnej młodzieży, która jest kompletnie wyprana z jakichś podstaw kultury. To są ludzie, którym wmówiono, że wszystko im wolno, że wszystko im się należy. Tutaj wspominałeś o rewolucji antyfrancuskiej, która była jednym z takich elementów zwrotnych w dziejach Europy. Właśnie rewolucja antyfrancuska to był taki cios, który ustalił ten paradygmat antropocentryczny, bo to jest też bardzo ważny aspekt tego wszystkiego, że mieliśmy pewien porządek, pewien ład społeczny, kulturalny, który był związany z realizowaniem dekalogu, z realizowaniem przykazania miłości bliźniego, z przekazaniem po prostu, które niosło chrześcijaństwo. Natomiast rewolucja antyfrancuska obaliła właśnie ten paradygmat i po prostu postawiła jako nadrzędną wolę ludu, która się wyraża w głosowanie. No później XX wiek, to była walka właśnie tych sił rewolucyjnych o pogłębianie demokracji. No tutaj też rewolucjoniści twierdzili, chyba słusznie, że im więcej demokracji, tym więcej socjalizmu, że wystarczy, że wprowadzimy demokrację, a lud już wygłosuje demokratycznie socjalizm. I to się w bardzo wielu krajach dzieje, chyba w większości krajów demokratycznych, co widzimy na przykład w wielkich długach publicznych zaciąganych przez rządy państw demokratycznych.
bo jeżeli porównamy długi PRL-owskie, a długi obecne, no to te obecne są dużo, dużo większe. No i tak to wygląda, natomiast nie ma tutaj jakiejś szerszej refleksji. Nie ma szerszej refleksji również w jakichś kręgach właśnie kościelnych. No niestety, tu widzę, że właśnie ci ludzie, hierarchia w ogóle kościelna nie znajduje jakiejś recepty, jakiegoś antidotum na to wszystko i też ludzie ze środowisk, czy ludzie jakoś tam no, o pewnych przekonaniach tradycyjnych, konserwatywnych i tak dalej, też właśnie nie doceniają tej siły demoralnej, która po prostu nam na przykład redefiniuje pewne sprawy. Pragnę zauważyć, że na przykład władze PRL-u czy właśnie różni ideolodzy, którzy wtedy działali, nawet jeżeli do marksizmu, leninizmu, no to im do głowy by nie przyszło, że można na przykład zredefiniować na przykład model rodziny. W PRL-u mieliśmy do czynienia z taką zlaicyzowaną, zeświadczoną jednak formą rodziny chrześcijańskiej, gdzie był ojciec, gdzie była matka, gdzie były dzieci. Natomiast to, co nam zaproponowały te środowiska, wywodzące się akurat u nas na gruncie polskim z tych środowisk trockistowskich, które zostały no, przez PZPR przegonione w pewnym momencie, w latach 60. głównie, no to one znalazły przytulisko w tak zwanej opozycji demokratycznej, no a po 89 roku no oni pokazali swoją prawdziwą twarz. Ja przypominam, że te środowiska właśnie wywodzące się właśnie z tych grup komandosów tak zwanych, no to one były z tymi, które głosiły konieczność laicyzacji Polski po 89 roku. No. Mieliśmy taką sytuację, kiedy na przykład w miejscach publicznych wieszano na przykład krzyże, stawiano, natomiast tą siłą dechrystianizacji kultury czy przestrzeni publicznej, no to byli ci, którzy jeszcze kilka lat wcześniej na przykład fotografowali się z księdzem Jerzym Popiełuszką. Więc no tutaj widzimy, jak wygląda ta przewrotność tych środowisk rewolucyjnych, które potrafią zmieniać skórę, potrafią prawda, jakoś przetrwać, przeczekać pewne warunki niekorzystne dla nich, no i później uderzają. Natomiast myślę, że zabrakło nam narodowych elit, które by nas też przestrzegły przed tym, co płynie z Zachodu, bo nam się wydawało, że ten Zachód to właśnie to on komuny nie lubi, nie? No tam komuna wygrała, tylko że ona wygrała w kulturze. Wygrała niestety w kulturze. Nam zabrakło też świadomości takiej, jak tutaj mówiłeś o szkołach. Na przykład rodzice nie zadbali o dobre wychowanie swoich dzieci, co jest kluczem. Jakiś czas temu był w Polsce taki rabin, były rabin, który się ochrzcił. On napisał taką książkę właśnie, swoją drogę do chrześcijaństwa i zwrócił on uwagę na to, jego pytano właśnie, co on jako człowiek pochodzenia żydowskiego mógłby polecić ludziom chodzącym do kościoła na przykład i taki wyznającym tradycyjne jakieś tam wartości. On powiedział, że na przykład od Żydów można się nauczyć tego, że Żydzi mają swoje szkoły, gdzie w swojej kulturze na przykład od małości wychowują swoje dzieci. On powiedział, że on na przykład jako katolik miałby problem, żeby posłać dzieci do katolickiej szkoły w Paryżu. Więc tak to wygląda. Po prostu te siły rewolucyjnej lewicy przejęły szkolnictwo. I one za pomocą szkolnictwa, za pomocą właśnie kultury nasączają ludziom od małości umysły, no i uczą po prostu tej ideologii
lewicowej, czy niektórzy mówią lewackiej, która właśnie odrzuca tradycję, historię, oczernia naszych przodków, oczernia naszych bohaterów narodowych. No to jest bardzo paskudne, to jest tak zwana pedagogika wstydu. To nie było tylko stosowane, bo Polacy to widzą właśnie tutaj w tych różnych książkach antypolskich, bardzo, bardzo, no bardzo niestety krzywdzących Polskę i Polaków. Natomiast to było robione również wobec Francuzów, wobec Belgów, Holendrów, Brytyjczyków. Także jesteśmy rozgrywani tymi samymi narzędziami i niestety nie. Mimo tego, że tacy ludzie jak ty, ja, jak ludzie, którzy nagrywają do internetu, którzy czytają literaturę, zapoznają się z tym, jeżdżą na konferencje czy organizują różne wydarzenia, my jesteśmy świadomi tych mechanizmów. Natomiast właśnie mamy ten problem, że wielu ludzi, bardzo często ludzi dobrej woli, nie chce tej prawdy przyjąć i nie chce zrozumieć, w jaki sposób są oszukiwani, manipulowani i zwodzeni. I to jest moim zdaniem wielki problem. To jest problem właśnie tego braku świadomości i niechęci dużej części ludzi do zdobycia tej świadomości. Myślę, że ludzie środowisk konserwatywnych, tradycjonalistycznych, myślę, że powinni się zainteresować literaturą, czy powinni pogłębić wiedzę na temat tego, jaką manipulację się wobec nich stosuje, czy wobec ich dzieci. Bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś da sobie przeprogramować umysł, czyli przyjmie na przykład siatkę pojęć głoszoną przez tą skrajną lewicę i połączy wolność z permisywizmem moralnym i tak dalej, no to taki człowiek bardzo źle skończy. Prawda, jak skończy ta cała skrajna lewica, no to my widzimy po prostu, jak to wygląda pod względem demograficznym. To znaczy ci ludzie na przykład nie mają dzieci, ci ludzie co tu można zauważyć, no głoszą takie hasła, że trzeba walczyć z przeludnieniem. Oni sami deklarują, że nie chcą mieć dzieci, że nie będą mieć dzieci. Prawda? Duża część z nich podda się aborcji, eutanazji, a niektórzy zapiszą na przykład swoje zwłoki na kompost, żeby użyźnić glebę i w ten sposób staną się nawozem historii. Więc ci ludzie na pewno się wykończą, natomiast zanim oni się wykończą, to niestety bardzo dużo nam naszkodzą. Tak samo jak naszkodziła nam rewolucja bolszewicka w Rosji. Także to są te zagrożenia. No a kto przetrwa? Przetrwają ci, którzy będą się trzymać pewnych zasad, którzy nie dadzą sobie skolonizować umysłu i którzy będą żyć tak, jak żyli ich przodkowie. Ich przodkowie, którzy mówili oszczędnością i pracą ludzie się bogacą, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli pewne mądrości, pewien sposób życia sprawdza, tysiące lat naszej cywilizacji, no to on będzie się sprawdzał nadal. Natomiast ci, którzy uwierzą w ten koniec historii, w tą postnowoczesność, no to ci ludzie ulegną demoralizacji i bardzo źle skończą. No ale chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli ktoś sobie wybrał taki los, no to niech się nie dziwi. Niech się nie dziwi, że źle skończy. To może jeszcze taki wątek warto poruszyć, że no niby właśnie ci ludzie będący nośnikami tych idei rewolucyjnych, no oni się wykończą, ale oni dalej infekują albo wręcz można powiedzieć kupują ludzi, którzy decydują o tym, kto będzie rządził naszym krajem, czyli tak naprawdę no, wszystkich wyborców i powiedzmy ten rak, ten wirus się przez to rozprzestrzenia. Już abstrahując od tego wszystkiego, co się działo przez ostatnie kilka lat u nas, od dojścia PiS-u do władzy, to ja myślę, że bardzo ciekawym wskaźnikiem będzie to na przykład jak będą do tych tam różnych funduszy unijnych, które mają odbudować
po koronawirusie niby gospodarkę się odnosić ludzie. Ja myślę, że wielu właśnie takich z wierzchu niby prawicowców, tak, no będzie mówiło do tych, którzy będą głosowali przeciwko temu całemu funduszowi odbudowy, no ale tu nam dają pieniądze, to jak wy możecie głosować przeciwko? No tu są pieniądze do wzięcia, Unia daje, to trzeba brać, bo to jest tak, nam tak potrzebne. No tyle, że nikt nie spyta, albo prawie nikt z tych ludzi, a skąd te pieniądze się wzięły? Oto te pieniądze zostały pożyczone, czy zostaną pożyczone. Ja tylko przypominam, że Polska ma dług publiczny, oficjalny, który wynosi 1 400 000 000 000 około. To jest tak w przybliżeniu około 3 rocznych budżetów państwa. Niektórzy tam właśnie też komentują, że to wcale nie tak dużo, bo to tylko 3 budżety państwa. No ale jest jeszcze coś takiego jak tak zwany dług ukryty. I to są głównie zobowiązania emerytalne ZUS-u, no i tego typu różne zobowiązania, które państwo będzie musiało uregulować. No i ten dług tak zwany ukryty to jest 3 razy tyle, co ten oficjalny. Więc jeśli ten oficjalny to są 3 roczne budżety i dodamy do tego razy 3, to mamy plus 9 budżetów, czyli mamy około 12 budżetów państwa. Więc gdyby państwo polskie chciało spłacić wszystkie swoje długi i zobowiązania, to musiałoby przez właśnie tego długu publicznego, bo oczywiście politycy nam tego nie mówią i propagandyści zwani dla niepoznaki dziennikarzami. Kolejny temat to jest po prostu zgnicia etosu zawodu dziennikarza. Kolejny problem, po prostu no, ci ludzie są takimi, niektórzy nas nazywają ich wręcz najmi gębami, no, ludźmi, którzy za reklamy spółek Skarbu Państwa, czy tam różnych sponsorów zagranicznych, prawda, mówią to, co ktoś tam ma powiedzieć, natomiast nie ma już szeroko rozumianego etosu dziennikarskiego polegającego na dociekaniu prawdy, na służbie prawdzie. Zresztą tu widzimy gnicie bardzo szerokie, bo mamy problem ostatnio też. Wielu ludzi zwraca, jak to wygląda, uwagę na to, jak to wygląda w świecie na przykład medycznym, jak to wygląda na uczelniach, gdzie kwitnie nam w wielu miejscach prostytucja intelektualna, gdzie różni ludzie poprzebierani w gronostaje z królika, prawda, biorą granty i opowiadają nam różne głupoty, na przykład o ideologii, o nauce gender, prawda, no, o tym, że człowiek sobie wybiera płeć, no to jest kolejne przejawy właśnie tego gnicia. No i tak to wygląda, więc ja myślę, że tutaj jedyne, co możemy zrobić, to po prostu nie przyjmować do siebie tej propagandy i czekać tylko, aż tamci się wykończą. No nie wiem, ile to potrwa jeszcze, to może być 1, 2, może 3 pokolenia, tamci ludzie się wykończą. No oczywiście zadłużą kraj, oczywiście będą wielkie straty, natomiast jeżeli te środowiska konserwatywne, tradycyjne, tak bym je szeroko nazwał, będą świadome tego, co się dookoła nich dzieje i nie ulegną demoralizacji, to one, to ich dzieci, ich wnuki odziedziczą ziemię, no krótko mówiąc, no tak, językiem powiedzmy biblijnym. Natomiast ci ludzie, którzy pójdą za socjalizmem, oni się zdegenerują, zdemoralizują, a ludzie, którzy pójdą właśnie za tym tak zwanym marksizmem antykulturowym, oni się wykończą bardzo szybko. No oni się zeutanazują i oddadzą swoje zwłoki na kompost, prawda, użyźnią historię. Więc taka jest droga, no, a droga środowisk właśnie tych trzeźwo myślących, które jeszcze odwołują się do pewnych zasad
wynikających z naszej cywilizacji. Znaczy, no, ci ludzie muszą być po prostu muszą się nastawiać na przetrwanie tego wszystkiego. Pamiętam jakiś czas temu pan Marek Jan Chodakiewicz, taki historyk polski, pracujący na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, on zwrócił uwagę, że herezje różne się wypalają, albo potrzeba krucjaty, żeby je po prostu zniszczyć, więc w tym momencie nie możemy liczyć na krucjatę, na to, że ci ludzie, którzy tutaj infekują innych tą chorą ideologią, że zostaną po prostu pokonani w sposób no nie tyle może militarny, co w sposób polityczny, to oni mają pieniądze, a nie my. Natomiast oni proponują coś, co myślę, że tutaj ty rozumiesz i wielu ludzi rozumie, którzy tego słuchają. No ta droga świetlana, proponowana przez tą współczesną lewicę, to jest droga do samozagłady. I to jest to, co myślę, że tutaj można ludziom przekazać. No niestety będziemy atakowani, będziemy zmuszani do tolerowania czynienia zła i tak to wygląda zresztą. To nie po raz pierwszy w historii. No przypominam, że na przykład pierwsi chrześcijanie byli prześladowani w starożytnym Rzymie za brak tolerancji. Za co są obecnie prześladowani, to znaczy oni nie tolerowali czynienia zła. No i tak to wygląda. I obecnie również chrześcijanie są napiętnowani, a w wielu miejscach również prześladowani, na przykład wyrzucaniem z pracy, dlatego, bo nie chcą tolerować czynienia zła. Bo ta współczesna ideologia to jest ideologia, tak jak mówiłem, permisywizmu moralnego. Jest to ideologia nielimitowanej tolerancji, również dla patologii, dla zła i relatywizmu moralnego. Natomiast ci, którzy jednak uważają, że wolność to nie swa wola, wolność ma swoje granice, ci ludzie są, prawda, nazywani faszystami i tak dalej, no tych ludzi się piętnuje jako tych nietolerancyjnych. No to na pewno będą czasy wielkiego doświadczenia dla wielu ludzi, którzy będą musieli na przykład zrezygnować z kariery naukowej, chociaż no tak jak powiedziałem, no to nie wiem, czy tu jest o czym mówić. Moim zdaniem ja się przychylam do opcji zerowej zupełnie na uczelniach. Moim zdaniem należy po prostu zwolnić wszystkich i zacząć to wszystko zupełnie od nowa. Tutaj się kłania brak niestety lustracji środowisk narodowych, no znaczy środowisk, przepraszam, środowisk naukowych, no, które na niektórych ludzi były po prostu bardzo grube teczki, tych ludzi szantażowano, przymuszano do przyjmowania pewnych postaw. Zresztą te środowiska również dokonały długiego marszu przez instytucje u nas, po prostu przefarbowując się z koloru czerwonego na tęczowy. No to się działo w latach 90., prawda? No i w tym momencie mamy tutaj sytuację no, nie do pozazdroszczenia. Podobnie ja też rozmawiałem z takim księdzem, który właśnie no, mówił mi, że niestety wśród hierarchii kościelnej też nie było lustracji, też tam no, na niektórych są bardzo galante, prawda, materiały, no i ci ludzie no, też boją się stanąć w obronie starego porządku świata, bo na nich coś jest. Więc to jest główny problem właśnie, to zaniechanie lustracji, zamknięcia pewnych tematów. Nie mówię o tym, żeby tutaj kogoś tam wieszać, czy prawda, robić mu krzywdę. Po prostu należało pewne sprawy rozliczyć, zamknąć, zacząć to od nowa. U nas tego nie zaczęto. Były to niestety niejawne jakieś tam porozumienia pod stołem, czyli tak zwana Trzecia Rzeczpospolita jest oparta o kłamstwo, jest oparta o pewną tajemnicę, o jakieś tajemnicze
porozumienie za naszymi plecami, za plecami, prawda, Polaków. No a niestety, no nie da się uczciwego państwa zbudować na kłamstwie, nie da się też zbudować na nieuczciwości, a taką nieuczciwością był brak restytucji majątkowej, był brak powszechnego uwłaszczenia, gdzie mieliśmy uwłaszczenie nomenklatury i tej części opozycji, która z tą nomenklaturą się dogadała w Magdalence przy okrągłym stole, gdzie Polacy w tym nowym układzie mieli stać się taką tylko najemną siłą roboczą, nowym proletariatem, który miał pracować w firmach przyjętych przez postkomunistów i poststyropian, ewentualnie u wielkiego kapitału, czyli tak zwanych zagranicznych inwestorów. Nie? No to mamy cały czas po prostu kontynuację zła Magdalenki, tego kłamstwa i myślę, że to kłamstwo po prostu się zawali, bo nie muszę ci tłumaczyć, że jeżeli źle się zaczyna, to wszystko się źle kończy. Tutaj jest niestety cały czas kontynuacja tego właśnie grzechu założycielskiego. Czyli tego jakiegoś układu niejawnego, tego handlu, szwindlu, prawda, wbrew Polakom, na niekorzyść Polaków, gdzie pewne grupy się domawiają i ich jakaś tam zmowa dotyczy. Także na pewno czeka nas tutaj konieczność budowania czegoś zupełnie od podstaw. Sytuacja jest dosyć trudna, ponieważ po prostu no, te środowiska tradycyjne, konserwatywne, no, one są w dużej mierze pozbawione zasobów do budowy. No, większość zasobów to mają nasi wrogowie, którzy używają tych zasobów przeciwko nam. Także w tym momencie tutaj no, musimy zaczynać zupełnie od podstaw, ale na całe szczęście nie od zera, ponieważ jednak czego by nie mówić, to przez tych 30 lat powstały różne inicjatywy, jednak mamy pogłębienie tej świadomości w tych różnych środowiskach, które działają na zasadzie, ja bym powiedział, takich rezerwatów na razie, rezerwatów przywracających normalność. Czyli mamy takie oazy w całym kraju zresztą. Byliśmy razem wspólnie na pewnych wyjazdach, prawda, w różne miejsca kraju i widać, że są już ludzie ogarnięci, którzy widzą, jak to wygląda, którzy mają świadomość tego, w jaki sposób są rozgrywani. I tutaj brakuje mi tylko takiego wyjścia z oblężonej twierdzy, czyli po prostu przekazania dalej tej wiedzy o tym, czym grozi słuchanie tych ideologów i uczenie, pokazywanie, do czego to prowadzi. A jest to przyłączenie się do tego pochodu pogaństwa i barbarzyństwa, który no, tym razem idzie do nas z zachodu. To jest właśnie pierwszy raz, że idzie takie barbarzyństwo z tego kierunku, bo zazwyczaj barbarzyństwo szło jednak gdzieś tam ze wschodu czy z południa, no ale chyba pozostaje tylko to przyjąć to do wiadomości, no i pracować nad przynajmniej częścią, bo ja myślę, że duża część tej populacji jest po prostu już nie do uratowania, no chyba, że dojdzie do jakichś rzeczy ostatecznych, ale to raczej byśmy sobie tego nie życzyli, bo to może się skończyć niezbyt przyjemnie dla wszystkich zainteresowanych. Inna rzecz, że widać, że są ludzie, którym bardzo zależy na tym, żeby właśnie tu doszło do jakiejś takiej apokalipsy. No jest taki pastor w Lublinie, który mówi, że no jeśli Zachód zdecyduje się rozpocząć wojnę atomową, to ona nie jest niczym złym. No ale takie to już są takie scenariusze jakby radykalne. One chyba nie ziszczą. No to jest... Ja bym powiedział, że to jest pewien folklor polityczny, natomiast jeżeli mówimy tutaj o czymś, co może zmienić
zmienić właśnie postawy wielu ludzi, to moim zdaniem tutaj takim czymś pozytywnym byłby kryzys gospodarczy mimo wszystko. Kryzys gospodarczy, czyli sytuacja, w której rządowi na przykład zabrakłoby pieniędzy na kupowanie poparcia, no i wtedy po prostu ktokolwiek by rządził, on nie mógłby kupować wyborców i ci wyborcy no, musieliby się zabrać do pracy w końcu. Nie, bo w tym momencie niestety wielu ludzi uwierzyło w taki sen Fukuyamy o końcu historii, o tym, że teraz zwyciężyła właśnie ta cała demokracja i teraz to już zupełnie inaczej będzie niż było. No to jest bardzo złudne, w pewnym momencie przychodzi komornik i wystawia rachunek do płacenia. I niestety, obawiam się, no to na pewno wiele ofiar byłoby różnych związanych z takim kryzysem, ale myślę, że takie nagłe otrzeźwienie jest na pewno lepsze niż powolne gnicie. Tutaj pamiętam, że jakiś czas temu rozmawialiśmy właśnie z jednym z takich znanych publicystów na spotkaniu autorskim i go pytaliśmy właśnie, co tutaj byłoby lepszym wariantem, czy właśnie takie powolne gnicie tego całego systemu, czy jakiś taki nagły zawał. On powiedział, że długie gnicie jest bardzo złe, bo wtedy to już nie ma z czego zbierać. Natomiast jeżeli tutaj doszłoby do jakiejś katastrofy finansowej, no to moim zdaniem ludzie musieliby się zabrać do pracy, niestety. No, to jest dla wielu ludzi bardzo, bardzo smutna perspektywa, ale myślę, że dla nas wszystkich bardzo dobra. Zobaczymy, czy do tego dojdzie, bo ja myślę, że akurat tutaj różne siły będą, nawet jeśli taki kryzys by miał miejsce rzeczywiście, będą zaklinać rzeczywistość, że jest wspaniale, tak samo jak jest wspaniale w obecnej sytuacji kultu religii covidiańskiej, który się obecnie bardzo intensywnie rozwija i właśnie ten kult jest czymś świetnym, tak? I ta sytuacja jest czymś wspaniałym. Tutaj nasz rząd robi wszystko cudownie i już za 2 tygodnie wrócimy do normalności. A ja myślę, że to nam jednak trochę zabierze. No ale to już może, bo wchodzimy w takie bokotematy, to tak może jakby takim słowem podsumowania, jakbyś mógł tak podsumować. Czy jeszcze jest szansa na powrót do normalności, bo no, są ludzie, którzy już twierdzą, że no, w zasadzie pozostaje nam, nawiązując do klasyka, umierać tylko powoli. No jaki jest ten horyzont czasowy, bo to jest, to niektórych może przerazić, bo moim zdaniem jest to horyzont bardzo, bardzo odległy. Ja bym właśnie tutaj też zauważam to hasło umierajmy powoli, że wszystko jest stracone. Nie, nie jest wszystko stracone. Tutaj taką drogą wyjścia z tej sytuacji, którą ci inżynierowie społeczni nam fundują, jest zadbanie o polską rodzinę, czy o tradycję, czy europejską rodzinę. Europejską rodzinę, która wychowuje dobrze dzieci, która zadba o szkołę, która zadba o wychowanie i zadba o to, żeby tych dzieci było jak najwięcej. I to jest tylko tyle i aż tyle. I to jest tylko tyle i aż tyle. I w tym momencie, jeżeli te środowiska zadbają o demografię, będą tam ludzie, którzy będą sobie nawzajem świadczyć różne usługi, dawać pracę, i jeżeli ci ludzie będą się trzymać moralnie i będą pewne wartości wprowadzali w życie, to ci ludzie przetrwają. Ich dzieci, ich wnuki przetrwają. Natomiast lewactwo się podda aborcji, eutanazji, a na koniec, prawda, no, odda swoje zwłoki na kompost. No i tak to wygląda. No, to jest wizja tamtych ludzi. No, to jest wizja antykultury. Natomiast nasza wizja to powinna być wizja kultury.
I my musimy tylko przeczekać, aż te dżiny wypuszczone gdzieś tam z butelki po prostu się rozpierzchną gdzieś na pustynię i dadzą nam spokój. A dadzą nam spokój. Dadzą nam spokój, bo każda herezja się sama po jakimś czasie wypala. Pamiętamy, jak to wyglądało w III Rzeszy, w Związku Rad, prawda? To były projekty na setki lat pisane. No, niedużo czasu minęły, one upadły. Również totalitarne wizje, które są teraz snute, będą bardzo krótkie. Dlatego my powinniśmy zadbać przede wszystkim o naszą kondycję intelektualną, moralną, również ekonomiczną i po prostu musimy trzymać się pewnych tradycyjnych zasad, czyli starego porządku świata. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy naszą rozmowę zamknąć. Czasem chyba dobrze, żeby odejść od tej bieżączki i jakby spojrzeć na problemy szerzej, bo no, możemy badać, prawda, każde ziarnko piasku, ale w ten sposób nie przebadamy pustyni. A to właśnie to, co robiliśmy, to było to badanie pustyni, czy tam plaży, jak kto chce sobie tą metaforę ubrać, to tak sobie ubierze. No i tu już stawiamy kropkę. Moim Państwa gościem był Marcin Janowski z kanału Na Argumenty. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również, kłaniam się. Państwu za uwagę, zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszej pracy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.